Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego zasobów gminy miejskiej Kraków. Projekt został przygotowany na podstawie zebranych opinii z Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz po przeprowadzeniu wizji w miejscu zamieszkania najemcy, w której uczestniczyli mój zastępca, pan Stanisław Malara oraz przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Profilaktyki, pan Zygmunt Bieńczycki. Mieliśmy wątpliwości na ostatniej sesji. Zostały one rozwiane, że tak powiem, przez wizję lokalną i dlatego projekt opinii jest pozytywny. I komisja również opiniowała pozytywnie. Otwieram dyskusję na ten temat. Bardzo proszę. Nie widzę, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego... Jeszcze kierunek, to znaczy jakie osiedle, jeżeli można by było przeprowadzić. Złota Jesień, Złota 11. Podawaj. Przypomniemy dla pozostałych radnych. Okej, okay. Każdy się może zapytać, to nie jest jakiś problem. No, nie wszyscy uczestniczą. Ale ja mówię, każdy się na sesji też może zapytać. Okej. Okay. Rozumiem. A więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy trzech wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków. To jest druk 311.